razie, że te Żydówki zostały przez Niemców zabrane, a jego po wojnie zastrzelono tutaj na tym zakręcie, jak się jedzie do Witkowic. I tak tu sąsiedzi nie wiedzą, może ktoś wie, ale w każdym razie do mnie nie dotarło. Kto mógł, kto, prawda, czy to, Żydzi z zemsty, że on nadał te Żydówki, czy to ktoś po prostu z jakichś innych powodów, w każdym razie zginął zastrzelony. Tam, no a później ten dom przechodził tam kilku właścicieli. Później był przez, później właścicielka się powiesiła. Młoda kobieta, mąż wyjechał do Stanów, zostawił ją z trójką, z trzema córkami. Powiesiła się tutaj w stodole. I dom stał przez 10 lat pusty. Matka mieszkała gdzie indziej. W którym roku to było mniej więcej? No jak ja kupiłam, to ja kupiłam w 78, tak? No to 10 lat dom stał. I później jej, jej matka próbowała sprzedać ten dom, bo ona miała inny domek, mieszkała na obecnie Alei Pokoju, a przecież nie wiem, jak to się tam nazywa. No i co ktoś... Kupiec się zgłosił, to sąsiedzi mówili, że to jest dom po wisielcu.